A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Mądry Polak po szkodzie jest. Oto Karol Hus we własnej osobie. Głodni tutaj nie jesteśmy, proszę Państwa, bo w Janowie Lubelskim trwa festiwal Gryczaki. 21 z rzędu. Wyobraźcie sobie Państwo, więc ja mam dzisiaj taki cytat na cały dzień. Zamiast chłopie zjeść ziemniaka, przyjdź kochany na Gryczaka. Pokażemy Państwu Gryczaki i to, jak się je robi. Ale skąd taki taneczny nastrój w nas od rana? Ano stąd, że wczoraj tutaj było tańcowanie na polanie. Co to było? Co to się działo? Trawa drżała, pasikoniki zwiały. Drodzy Państwo, tak tutaj chałupce były wyczyniane do późnej nocy. Zobaczcie, takie krótkie wspomnienie z wczorajszego dnia i wieczoru. I'm cruising, there's a hope in the sky.
jemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. To a propos jedzenia i tych gryczaków, czy jagleka, czy gryczaka sobie życzysz? Ja oczywiście gryczaka, dlatego że lubię wytrawną kaszkę i to będzie dobre. Tak, będzie gryczak, drodzy państwo. Będzie przygotowywała nam gryczaki. Co to jest gryczak? Opowiemy państwu o tym nieco później. Na razie odkładamy to pożywne śniadanie po to, by przywitać naszego gościa, który tutaj organizuje od wielu lat już i przestrzeń, i te fantastyczne festiwale gryczaków. Witamy pan Krzysztof Kołtyś. Dzień dobry, burmistrz Janowa Lubelskiego. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witamy w Zoomie Natury w Janowie Lubelskim. No właśnie, od razu powiedzmy, Janów Lubelski to nie jest to samo, co Janów Podlaski, prawda? No zdecydowanie. Chociaż nam to miejsce też przyjemne. To nie jest to samo, proszę państwa. Jedno nas łączy, że w jednym i w drugim miasteczku żyją serdeczni, gościnni, wspaniali ludzie. Natomiast proszę właśnie nie dać się zrobić w konia i wybierając się do Janowa Lubelskiego, proszę nie pojechać do Janowa Podlaskiego lub odwrotnie, bo Janów Podlaski leży na północ od Lublina. Natomiast Janów Lubelski, w którym jesteśmy, leży na południe od Lublina, w połowie drogi między Lublinem a Rzeszowem. A jedno jest pewne. Ja jak wczoraj tutaj przyjechałem, od razu, jak tylko wysiadłem z samochodu, przyszedłem tutaj na plac imprezy, wszyscy byli uśmiechnięci. Wszyscy byli serdeczni i od razu, drodzy państwo, co robili? Częstowali jadłem i to właśnie tym gryczakiem, a jest pyszny. Tak, to więc dzieli was, jeszcze kończąc tą topografię, 200 kilometrów, to naprawdę byłaby kosztowna pomyłka, gdyby państwo chcieli jechać gdzie indziej. Więc Janów Lubelski to jest to miejsce, w którym jesteśmy, o którym będziemy wam opowiadać. A historia tego miejsca jest zupełnie no, nietypowa i fascynująca, bowiem ono powstało, podobnie jak Zamość, z założenia miasta idealnego. Kto założył to miasto, kiedy i jak teraz wygląda? Janów został założony przez ordynatów zamojskich, dokładnie przez Katarzynę Zamojską, żonę Tomasza Zamojskiego. I nazwa miasta pochodzi od imienia syna Katarzyny Zamojskiej, słynnego Jana, sobie pana Zamojskiego. Pierwotnie nazwa miasta nazywała się Biała, natomiast po kilku latach uległa zmianie na Janów, a po wielu, wielu latach i po kilku wiekach tych kilka zmian następowało. Ostatecznie jesteśmy Janowem Lubelskim. Tak. Natomiast pomnik tej zacnej Katarzyny, jakże mądrej kobiety, stoi do dzisiaj na dawnym rynku, przed pięknym kościołem. No i mogą państwo podziwiać tę postać kobiety, która stworzyła miasto, no i także zorganizowała życie jego mieszkańców, a także okolicznych wsi tutaj, prawda? Tak, dlatego postawiliśmy ten pomnik, bo przecież założycielce miasta się należy. I stoi on w tej chwili w takim miejscu, które w czasach PRL-u nie wyglądało zbyt dobrze, ponieważ ze względu na sanktuarium postawiono tam taki dom handlowy, który trochę, a właściwie całkowicie, tak? Z jednej strony przesłaniał sanktuarium, z drugiej strony była taka mleczarnia. W tej chwili obu obiektów nie ma. Nasz rynek jest odnowiony, pięknie zrewitalizowany, jest w nim dużo zieleni, cieszy się popularnością. Natomiast samo założenie miasta wiązało się z objawieniami maryjnymi, bo były tutaj objawienia maryjne, które zostały uznane przez Kościół, co jest rzadkością, jak wiemy. I stąd w tym miejscu właśnie, gdzie były objawienia, powstało sanktuarium maryjne Matki Bożej Łaskawej, Różańcowej. Łaskawej, ponieważ dominikanie, którzy tutaj zajmowali się Kościołem, wiarą, prowadzili księgę cudów i zanotowali sto kilkadziesiąt cudów, które są z punktu widzenia medycznego bardzo trudne do wyjaśnienia. Zwłaszcza chyba niemożliwe. Wzrok, prawda, przywracała twoja matka. Przede wszystkim wzrok, tak. Ale mówił pan burmistrz o tym, że Janów powstał po to, żeby być miastem idealnym, tak jak Zamość. A ja mam takie wrażenie, że właśnie ten Janów obecnie jest właśnie takim miastem idealnym, bo miałem przyjemność dwa lata temu tutaj gościć i grać u państwa koncert. Jestem dzisiaj i zmiany, które tutaj następują właśnie na dobre, są niewiarygodne.
wiarygodne. Jest to przepiękne, drodzy Państwo, miasto, które naprawdę warto odwiedzić, bo jest co zobaczyć tutaj, a właśnie ten zoom natury po prostu wczoraj mnie uwiódł do końca. Karol odwiedził to miejsce, także jeszcze dzisiaj zobaczymy to, co nagrywał. Natomiast walory turystyczne, bo chyba o tym teraz trzeba powiedzieć, chociaż nie, zatrzymam się jeszcze przy tym mieście idealnym, no bo wszyscy wiedzą, że miasto idealne to Zamość i oczywiście uderzają w tamtą stronę, a tutaj śladów po tym mieście idealnym nie ma, poza tym kościołem. Dlaczego? Tak, dlatego, że w trakcie II wojny światowej Janów był trzykrotnie bardzo totalnie zbombardowany, 8, 13 i 17 września i w 90% legł w gruzach. Cudem ocalało sanktuarium, gdyż 13 września jedna z bomb wpadła do kościoła, przebiła dach, sklepienie, wpadła do kościoła i nie wybuchła, co jest przez wielu odbierane jako cud współczesny. Tam jest taka tabliczka na kościele właśnie upamiętniająca to wydarzenie. No właśnie, bo nikt nie wie, dlaczego Niemcy wtedy we wrześniu uparli się tutaj na i Janów, i Frampol. Te bombardowania w zasadzie nie wynikały z jakiejś strategii, że tutaj były zgrupowane wojska, a jednak to się wydarzyło, prawda? Tak, wydarzyło się. To jest trudne do wyjaśnienia. Jeśli chodzi o Frampol, mówiono, że ze względu na jego kwadratowy rynek, bo Frampol również był zakładany jako miasto idealne. Mm-hmm. W Janowie Lubelskim również jest kwadratowy rynek o jednym nieregularnym boku, tu gdzie jest sanktuarium. A tak jako ciekawostkę podam, jakie były fajne miary długości w ówczesnych czasach. Na przykład janowski rynek ma długość 3 sznurów, a jeden sznur miał długość 35 metrów, więc bok... Tak. Długość boku janowskiego rynku wynosi 105 metrów. Wracając do tych nieszczęsnych, tragicznych bombardowań. Być może we Frampolu to prawdopodobnie był trening celności zrzucania bomb. Natomiast w Janowie 8 września zawsze są ogromne odpusty maryjne. Było dużo ludzi, no i to była niestety taka dobra okazja dla Niemców, żeby zadać wielkie straty ludności cywilnej. Czyli w jednym miejscu. 150 osób od razu podczas pierwszego bombardowania, 1000 osób rannych. Masakra, tak. Masakra, rzeczywiście. Teraz mówimy o tych setkach zabitych, przecież trwają konflikty wokół nas i tak. każda osoba jest wielką stratą, a wtedy rzeczywiście początek wojny, nikt się nie spodziewał aż tak ostrego uderzenia. No ale rzeczywiście bardziej zniszczone miasto niż Warszawa po bombardowaniach, no bo w 90 kilku procentach. Natomiast odbudowało się. Co teraz jest taką chlubą Janowa Lubelskiego? Myślę, że możemy się cieszyć tym zrewitalizowanym rynkiem miasta idealnego, bo staraliśmy się z nim w tym rynku znaleźć proporcje pomiędzy zielenią a przestrzeniami wspólnymi. Sądzę, że nam się to udało. Piękny chlubą, park. Piękny park. Chlubą na pewno jest ten park Zoom Natury, w którym się znajdujemy. Jest to miejsce i produkt, który zdobył wiele prestiżowych nagród architektonicznych przede wszystkim. Jest tutaj centrum nauki, bardzo nowoczesne, interaktywne, gdzie to coś takiego jak Centrum Kopernika? Przepraszam, tak, to tak porównam to taki do mały Kopernik, tak, w wersji przyrodniczej. Więc to na pewno jest naszą chlubą. Cieszymy się z tego, że Janów Lubelski jest miastem pośród morza lasów. Otaczają nas wielkie kompleksy leśne, Lasy Janowskie i Puszcza Solska, jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce i w Europie, pośród których możemy spotkać wiele bardzo ciekawych okazów zwierząt. Nawet od kilku lat nawet żubry. Nawet miałem przyjemność gotować tutaj, współpracując z Lasami Państwowymi i robiąc taką leśną kuchnię. Ale właśnie, przejdźmy do tych gryczaków, bo to po to się spotkaliśmy. Właśnie, bo zaczęliśmy od nich 21 lat. Skąd ta idea w ogóle? Żeby w ogóle co to jest gryczak? Proszę tutaj wyjaśnić, chociaż za chwilkę będziemy mówić bardziej szczegółowo, ale co to gryczak? W ogóle dlaczego gryczak? Czy kasza gryczana tutaj jest takim produktem powszechnym? Przed laty szukaliśmy jakiejś imprezy promocyjnej, która by nas wyróżniła na mapie Polski i doszliśmy do przekonania, że bazując na naszych zasobach lokalnych, a chcę powiedzieć, że powiat janowski to jest największe zagłębie uprawy gryki w Polsce, zorganizujemy festiwal kulinarny, duży, dwudniowy. Od samego początku był dwudniowy i przez 21 edycji cały czas taki pozostaje, gdzie będziemy łączyć właśnie tradycję potraw, kuchni regionalnej
folkloru, zarówno w takiej odsłonie starszej, tradycyjnej, jak też bardzo nowoczesnej, ale przede wszystkim będziemy tutaj wszystkich zapraszać, integrować, bawić się, o czym mówiła pani redaktor. No naprawdę, wczoraj, proszę państwa, chór kilkudziesięciu osób, dzieci głównie, prawda, śpiewał fantastycznie przeboje Abby, do tego były pokazy tańca towarzyskiego, no naprawdę znakomitym poziomie, ludzie się bawili całymi rodzinami, my też zresztą. Anna wróciła pod hotel, rozśpiewana, roztańczona i zostało jej do dzisiaj, drodzy państwo. Prawda. No, tak, i chcę powiedzieć, że gdy zaczynaliśmy 20 kilka lat temu, Kasza była w takiej defensywie. Ta. Była traktowana jako jakiś taki produkt trochę passé. Natomiast bardzo się cieszymy, że przez te lata nawyki żywnościowe Polaków na tyle się zmieniły, że doceniają jej walory zdrowotne. Zwłaszcza kaszy gryczanej i jaglanej, tak, bo to bardzo zdrowe kasze. Nie mają glutenu, tak więc jest. Też... Nawet mają bardzo dużo walorów kasza ma, bo na przykład kobiety też podkreślają jeden duży walor i przewagę nad ziemniakami. Robiliśmy takie konkursy nieraz, Pyrlandia kontra kaszogród, że panie twierdziły, że kasza jest bardzo fajna, bo nie trzeba jej obierać. To prawda. To prawda, no to prawda. No właśnie, a zobaczmy, bo nasza Zosia... Jeszcze tylko na sekundkę, bo, do kaszy, bo w ogóle tu można tę kaszę na różne sposoby, również a la sernik. Natomiast chcę tylko pokazać ten kubeczek, bo on także jest produktem regionalnym. Tutaj też masz takie dwojaczki małe. To jest złążka garncarskiego, ceramika, czyli oryginalna od wielu lat, od dziesięcioleci, czy nawet stuleci wytwarzana. Więc kawa dzisiaj w takim kubeczku, a do tego gryczak bądź jaglak. Zobaczymy, co nam zaproponuje pani Ewa, która jest z naszą Zosią Niechcią. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Janowa Lubelskiego na południe od Lublina. Tak. Proszę państwa, trochę jeszcze cały czas walczymy z tym stereotypem kaszy, tak myślę, bo nawet muszę się przyznać, że kiedy my usłyszeliśmy, że tutaj w Janowie Lubelskim jest festiwal kaszy, to troszkę się tak uśmiechnęliśmy na zasadzie, no dobrze, no ale co z tej kaszy można jeszcze zrobić? Co tam można wyczarować? I bardzo srogo tego pożałowaliśmy wczoraj, kiedy pojawiliśmy się na festiwalu, bo zostaliśmy absolutnie oczarowani. Gołąbki, gryczaki, bo taka jest też nazwa, czyli najważniejsza potrawa, najbardziej zaskakująca, czyli ciasto z kaszy gryczanej albo z jaglanej, o tym też będziemy mówić, i wiele, wiele innych. Byłam w ciężkim szoku, a teraz ze mną mistrzyni gryczaka, która po prostu pokaże mi i państwu, jak to ciasto z kaszy gryczanej przygotować, bo oczywiście musimy się w takim razie podzielić tym przepisem, nie może być inaczej. Ale zanim o samej kaszy, zanim o samym gryczaku, to właśnie chciałam o kaszy, już na nią spojrzałam, bo właśnie dowiedziałam się, że nie można jej kupować w woreczkach. Nie, nie powinniśmy kupować kaszy w woreczkach, ponieważ no, plastik gotujemy na cząsteczki, także kaszę kupujemy po prostu luzem albo w opakowaniach, które otwieramy i gotujemy po prostu tą kaszę samodzielnie, a nie parujemy w tym woreczku. Także... To od razu robimy, czyli gotowa kasza, proszę państwa, tutaj 3 szklanki, obowiązkowo jednak najlepiej taka sypana, nie w woreczkach, jak już ustaliłyśmy. Tak, uparowana na sypko, taka musi być rozlatująca. Otóż się taka, to... z masłem i z mlekiem. I dodaję, ja nie powiedziałam, że pani Ewa tutaj jest mistrzynią gryczaka. Wczoraj na festiwalu wszyscy powiedzieli jednogłośnie, że jeżeli gryczak, to tylko do pani Ewy. Także jest dzisiaj z nami, z państwem. Korzystajcie proszę z tego. Do kaszy dodajemy tutaj właśnie ten serek i mieszamy. Serek taki pokruszony, żeby potem był widoczny w tym naszym gryczaczku. Nie może zabraknąć nam śmietany tutaj. Dodamy śmietankę. Rozmawialiśmy o tym, że to są takie bardzo proste, podstawowe produkty, które przede wszystkim są typowe dla państwa regionu, bo tutaj macie bardzo dużo tej kaszy. Tak, mamy tutaj uprawy gryki i przetwórstwo tej gryki, prawda? Największe zresztą przedsiębiorstwo. Kasza króluje tutaj od zawsze. Poza tym kasza gryczana jest to królowa wśród kasz, ponieważ jest to bomba witaminowa. Zawiera dużo witamin z grupy B, oprócz tego magnez, żelazo, potas, fosfor. Także warto po nią sięgać coraz częściej, żeby zaczęła królować na naszych stołach. Jedzmy tą kaszę. O tym rozmawiałyśmy chwilę, że trochę przegrywa czy z ryżem, czy z ziemniakami, dlatego ten kolejny stereotyp chcemy przełamać. Tutaj się wydarza, ale ja nie chcę, żebyśmy pokazali wszystko tak od razu, żeby państwa jeszcze trzymać w niepewności. Oddajemy głos do naszych prowadzących, a do nas na pewno jeszcze za chwilkę wrócicie.
No i tam się dzieje, drodzy państwo. Kasza, śmietana, co tam jeszcze było? Ja swój przepis mam. Masz. Masło, mleko, ser, śmietana, kasza gryczana i albo sól, albo cukier, w zależności od tego, czy chcemy wytrawnie, czy na słodko podać tego i gryczaka. I dodatki przeróżne, bo fantazje na temat gryczaków są takie, że ho, nawet z czekoladą słyszałem, że tak, są. Ale są tacy, tak, którzy mylą się i na przykład jaglaka jedzą jako sernik i też im smakują. Ale dobra, przepisy będą oczywiście na naszych mediach społecznościowych, szczegóły później. Teraz przenosimy się w zupełnie inną sferę życia, czyli zoom na naturę robimy. Zoom natury. Pani Beata Staszewska, która jest prezesem tego miejsca. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Lewczyk, który jest wiceprezesem. Dzień dobry. A z Łukaszem, drodzy państwo, wczoraj miałem przyjemność, co zresztą zobaczycie państwo po południu, przejść całą Zoom Naturę. Wszystkie pawilony, ale nie tylko pawilony, dlatego że tutaj się wszystko rozpoczyna od właśnie tej łączki. Bo na tej łączce jest wielki ksylofon, na którym można sobie pograć. Widziałem, jak dzieciaki grają, więc potem pozwoliliśmy sobie z Łukaszem też pograć. No właśnie, dlaczego ta łączka z tą muzyczką, z tymi różnymi ustrojstwami takimi, że to jakiś szalony naukowiec chyba wymyślił, znalazło się tutaj, a potem się wchodzi do pawilonów. Jakbyś, tak jak mnie oprowadziłeś wczoraj, tak oprowadź trochę państwa. Dlaczego to powstało i co tam się dzieje? No tak. Takich miejsc jak Zoom Natury nie ma wiele, dlatego że wiele jest zalewów, wiele jest wspaniałych miejsc z możliwością rekreacji. Natomiast wyróżnia nas to, że postawiliśmy również taki mały akcent, a w zasadzie duży akcent edukacyjny. Zaczynamy właśnie od ogrodu edukacyjno-muzycznego. Mamy mnóstwo fajnych, ciekawych eksponatów, w którym można sobie coś przedstawić, jakąś fajną fizyczną prawidłowość, ale również ten muzyczny, prawda? Tak. Wczoraj pograliśmy na ksylofonie, który świetnie nam stroił. Udawało nam się nawet. Tak. Już możemy zespół w zasadzie stworzyć ksylofonistów. Tak, no ale czekajcie, no tutaj o naturę chodzi, bo no, Karol to no potrafi właśnie grać na wszystkim, to wiemy. Dźwięki to też natura. No tak. I tych dźwięków jest wiele, bo dźwięki ptaków poznałem wczoraj, różnych przeróżnych. Znaczy ja nie musiałem do końca poznawać, bo znam. Ale właśnie to, ale co mnie najbardziej uwiodło, to wiesz co? To, że tam dziecko wchodzi, gdzieś coś nadepnie, a tam o, dzięcioł zaczyna stukać, on rusza, czyli dziecko rusza tak rączkami, a tam ptaszek też to robi to samo, powieszony gdzieś tam wysoko. Jasne, mamy 4 wystawy interaktywne. Jedna żyjąca, ponieważ mamy teralia, wielkie akwaria, płazy, gady. Macie gadami węże? Tak. Mamy węże, co... Nosiłem go. Tak jest. A jakie macie węże? Pani Beato, jakie macie węże? Mnóstwa różnych, także natomiast najbezpieczniejsze dla dzieci są zbożówki, ponieważ my nie tylko pokazujemy zwierzęta, ale także można doświadczyć po prostu kontaktu z nimi. Także zbożówki, dzieciaki... czyli to są węże zbożowe? Tak, węże nie gryzą, zbożowe. Nie duszą? Nie, są bardzo bezpieczne, są nie przetrenowane, także dzieci mogą spokojnie dotknąć tego węża na ręce. I dotykają? Tak. No, oczywiście, no, oczywiście. Tak? Także i to jest naprawdę to, co robi duże wrażenie i to jest no przeżycie, pewnie. Prawdziwe przeżycie. Mieć węża na rękę. No tak. No i właśnie, przechodzi się od tak zwanego runa leśnego i co dalej? Dalej mamy laboratorium awifauny i troposfery. Awifauna? Co to jest? Awifauna, czyli ptaki, bogactwo ptaków. Lasy Janowskie, dokładnie. Lasy Janowskie słyną z bogactwa ptasiej fauny, czyli właśnie awifauny. Nad zalewem mamy kilka stanowisk bardzo fajnego, zagrożonego ptaka, który się nazywa trzciniak. Jego można posłuchać. Między innymi można go posłuchać, bo tam jest jeszcze 40 innych pięknych nagrań w tak zwanym ptasim radiu. Można polatać, spróbować wejść w skrzydła ptaka i polatać sobie sokołem. Mamy interaktywny robot, który naśladuje nasze ruchy. Jest to jeden z naszych fajnych, hitowych propozycji. Ale to, wiesz, tak z tego, co mówicie, to wygląda mi na to, że to jest interaktywne, ale nie na tej zasadzie, że naciskamy guziczkiem punkt na ekranie i widzimy wszystko, za nas robi komputer, ale że faktycznie uaktywnia się nasze ciało, tak, i poczuć wszystkie zmysły, czy tak? O to właśnie chodziło? Tak, dokładnie. Czy to przydaje się na lekcjach biologii, czy w ogóle fizyki? Takie zajęcia, czy młodzież przychodzi tutaj również na wycieczki, pani prezes? Oczywiście, oczywiście. Czyli to, co u nas się dzieje, jest zgodne z programem nauczania. Jeżeli nauczyciele dostają od nas ofertę, można sobie zobaczyć, które tematy są zgodne z tym, co się dzieje później w szkole. Natomiast nas odróżnia to, że my pracujemy nad tym, żeby wykorzystać autentyczne, naturalne potrzeby ludzi do poznawania świata. Także to nie jest nauka, to jest przeżywanie, doświadczanie. Raczej motywujemy i zachęcamy dzieciaki, żeby odkrywały same, prawda? Żeby to było takie naprawdę no tak, jak bardzo jak czuje się sokołem w locie, to potem już naprawdę... Ja się wczoraj poczułem dzieckiem po prostu. I to było najważniejsze. To tak. I serdecznie państwa zapraszam. Bierzcie dzieciaków tam, wycieczka ze szkoły prosto do Janowa Lubelskiego, właśnie tutaj do Zoom Natury, bo warto to
zobaczyć. Najbardziej mnie rozbawił Łukasz, kiedy pokazał mi takie miasteczko Lego połączone z wodą, która gdzieś skądś spływała i mówił, a ten to jest tamten, ten to jest tamten. Coś ty mi tam wymyślał, że kto tam był? Jest mnóstwo ciekawych postaci poukrywanych, tak zwanych easter eggów w naszej ekspozycji, która jest związana z odnawialnymi źródłami energii. Tu mówimy już teraz o ostatnim laboratorium, tak, czyli energia i recykling. Tak. Staraliśmy się dobrać materiał do tej wystawy taki, żeby zaciekawił również najmłodszych i postawiliśmy na klocki Lego. No tak, to na pewno. Tak, przykuje uwagę. Natomiast, aby przykuć jeszcze więcej uwagi, poukrywaliśmy smaczki, poukrywaliśmy ciekawostki. Mamy komisariat policji, na którym zamknięty w więzieniu jest Batman. I to było bardzo zabawne. Oczywiście wczoraj się... I on mi to tłumaczył. Tam jest Batman zamknięty. Spróbowałeś go uwolnić? Nie, co ty. Natomiast najważniejsze jest to, że to jest eksponat rzeczywiście wyjątkowy, ponieważ tych klocków tego jest ponad 60 tysięcy w jednym miejscu w połączeniu z ekspozycją wodną. To chyba nie ma drugiej takiej wystawy? Myślę, że nie. Nie ma. Nie wiemy o tym. Zalanej wodzie wodą na pewno w Polsce nie ma, ponieważ wiemy o tym, ponieważ nikt nie próbował. Natomiast w Lego Golandach, być może w Polsce. Jedyne takie miejsce, czyli miłośnicy tych klocków, a jest ich wielu, i też mogą tu przyjechać. Trzeba wspomnieć i pogratulować wam tego, że wiele takich obiektów jest dotowanych, dlatego że same nie są w stanie się utrzymać, a wy się sami utrzymujecie. I tutaj szapoba, chylę czoło, bo to jest coś. To znaczy, że ten pomysł i realizacja tego pomysłu po prostu w 100% zaspokajają potrzeby gdzieś naszego społeczeństwa. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, przyjedźcie do Janowa, musicie to zobaczyć, prawda? Oczywiście, zapraszam. Tak, ale właśnie, a propos to, kiedy jest czynne? Czy przez cały rok, w jakich godzinach? Czy macie wolne dni? Tak, główny sezon jest od kwietnia do października, do końca października, natomiast część ekspozycji jest oczywiście otwarta cały rok. Natomiast zamykamy park linowy. Tutaj, jeżeli chodzi o teren i te atrakcje zewnętrzne, już jest mniej gości. Natomiast laboratoria działają jak najbardziej. Przez cały rok. W jakich godzinach jeszcze powiedzmy? I czy są jakieś dni, w których nie warto się do was wybierać, bo jesteście zamknięci? Nie, my nie pracujemy na okrągło. Naprawdę? Tak. To tak jak my. Tak. Tak. Soboty, niedziele, całe tygodnie. I jeżeli jest grupa chętna, jeżeli są goście, to pracujemy praktycznie w każdy dzień roku. Ale pani podkreśliła to właśnie, że ta naturalna dążność człowieka do poznania prawdy, do poznania wiedzy, to jest coś, co tkwi w nas i jest. I nie da się tego zamydlić różnymi ideologiami, także bardzo się cieszymy, że tutaj naprawdę i mali, i duzi mogą poznawać świat, a przez to poznawać siebie też, prawda? I swoją rolę w świecie. I właśnie, dlatego nasza rozpędzona lokomotywa lata z Republiką tutaj zrobiła stop i przystanęliśmy, żeby właśnie to zobaczyć. Przystanęliśmy. Bardzo dziękujemy. Nasi goście to pani Beata Staszewska oraz Łukasz Lewczyk. Dziękujemy. Natury. Dziękujemy bardzo, ale a propos tego poznawania prawdy. No myślę, że to jest też coś, co łączy przybywających tutaj naszych widzów. Republika, nasza stacja zrobiła wielki skok i chcemy rozwijać się jeszcze bardziej, żeby pokazywać państwu pełniej to wszystko, co dzieje się na świecie i to, jak my się w tym świecie odnajdujemy. Więc dziękując bardzo za wasze wsparcie, prosimy o to, abyście pomagali nam dalej, bo teraz jest taki moment historyczny. Jeśli teraz tego kroku dużego nie zrobimy, nie przeniesiemy się do nowego studia, nie pokażemy państwu nowych możliwości technologicznych i nie skorzystamy sami z nich, to zostaniemy w tyle. A nie chcemy, bo my chcemy być stacją, która mówi całą prawdę, ale też pokazuje państwu świat w całym jego skomplikowaniu. Do tego potrzeba i kamer, i dziennikarzy, i wiedzy, i technologii. I my to robimy, staramy się. Także dziękujemy bardzo i prosimy o jeszcze. A teraz prosimy o reklamy, które i wracamy tutaj sobie tam pobędą i wrócimy tutaj do Zoom Natury.